Proszę jeszcze o przyjęcie najważniejszych, najnowszych ogłoszeń duszpasterskich na dzisiejszą niedzielę palmową, na ten wielki tydzień. Przypominam, że zgodnie z przepisami w dzisiejszą niedzielę nie ma mszy świętych w naszym kościele. To już kolejny tydzień, tak jest. Nie ma mszy odprawianych z ludem. Odprawiamy tylko tę jedną mszę świętą koncelebrowaną o godzinie 13:00, bez udziału wiernych. Można w niej uczestniczyć przez transmisję na naszej stronie internetowej, do czego ciągle zachęcamy. Jednocześnie serdecznie pozdrawiam tych, którzy są w tej chwili z nami właśnie przez internet. W pozostałym czasie, w niedzielę, dzisiaj, od godziny 16 do 19 będzie trwało jeszcze wystawienie Najświętszego Sakramentu w ciszy, podobnie jak było to przed południem. Będzie to okazja do prywatnej modlitwy. Pamiętajmy wtedy o odległości kilku metrów między osobami oraz ilości obecnych w jednym momencie w kościele nie większej niż 5 osób. Korzystajmy w tym czasie z dyspensy danej przez księdza arcybiskupa od obowiązku udziału w niedzielnej mszy świętej. O ile nie nastąpią dalsze restrykcje i zmiany w prawie, msze święte w tygodniu, w dni powszednie, dostępne są dla wszystkich, odprawiamy je w dotychczasowym porządku, ale Kościół jest otwierany 5 minut przed rozpoczęciem mszy świętych i wpuszczonych zostaje tylko 5 osób. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję mszy świętej. Jeśli chodzi o spowiedź, dodatkowe codzienne dyżury w konfesjonale trwają już od tygodnia. I są one w następującym porządku. W niedzielę taki dyżur jest od 8 do 12 oraz od 16 do 20. Natomiast w dni powszednie od 8:30 do 10:30 i od 16 do 18. W tych godzinach spowiadamy wyłącznie w dolnej kaplicy Matki Bożej, w specjalnie przygotowanym konfesjonale. Należy jednak pamiętać, że obowiązuje wtedy również podstawowa zasada określona przez prawo. W kaplicy może przebywać wtedy tylko jedna osoba spowiadająca się, a w korytarzu przed kaplicą nie może jednocześnie przebywać więcej niż 5 osób. Jeśli by tworzyła się kolejka do spowiedzi, należy ustawiać się na zewnątrz, zachowując odstęp pomiędzy osobami w kolejce minimum 2 metry. Jednocześnie pamiętajmy, że ten dyżur w konfesjonale jest dla osób, które odczuwają niezbędną potrzebę skorzystania z sakramentu pokuty. Stwarzamy w naszym Kościele taką możliwość, ale jednocześnie przypominamy, że w sytuacjach nadzwyczajnych, a z taką mamy do czynienia w tym czasie, Kościół zachęca do uzyskania odpuszczenia grzechów na drodze pozasakramentalnej. Należy wtedy wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego, czyli z miłości do samego Boga, a nie wyłącznie z lęku przed karą wieczną i postanowić, że przy najbliższej okazji, gdy pojawi się bezpieczna możliwość przystąpienia do spowiedzi, ten fakt i te grzechy zostaną wtedy wyznane. Teraz informacje dotyczące Triduum Paschalnego. Nazwaliśmy tegoroczne Triduum w naszym Kościele domowym Triduum Paschalnym, dlatego że prosimy, abyście w tym czasie pozostali w domach. Wspólną celebrację tych dni będziemy przeżywać, tak jak teraz mszę świętą, przez transmisję internetową z naszego Kościoła. Tym razem ten czas jest zupełnie inny niż zwykle. I to jest z pewnością bardzo bolesne i trudne doświadczenie dla każdego z nas. Ale możemy nadal być razem w takie Triduum, a nawet może jeszcze bardziej poszerzyć wspólnotę wszędzie tam, gdzie dociera internet i wszędzie tam, gdzie sięga nasza więź, nasza miłość, nasze serca. W czwartek, piątek i sobotę, jak zawsze zresztą, nie będzie w ogóle mszy świętych porannych. Natomiast nabożeństwa Triduum Paschalnego bez udziału ludu będą w następującym porządku.
w Wielki Czwartek o 18:30 msza Wieczerzy Pańskiej. W Wielki Piątek o 15:00 odmówimy w Kościele koronkę do Bożego Miłosierdzia. O 15:30 odprawimy tu na żywo Drogę Krzyżową, a o 18:30 Liturgia Męki Pańskiej. W Wielką Sobotę o godzinie 20:00 będzie liturgia Wigilii Paschalnej. Jeśli chodzi o błogosławienie pokarmów, to w tym roku z wiadomych przyczyn będzie to również wyglądało zupełnie inaczej. Prosimy, aby nie przychodzić z koszykami, z pokarmami do kościoła czy przed kościół, ale po pierwsze są dwie możliwości. Albo zrobić sobie w domu, w gronie rodzinnym taką modlitwę i błogosławieństwo pokarmów, tak jak modlimy się najczęściej przy Wigilii, w domu, przy stole wigilijnym, łamiąc się opłatkiem. Modlimy się, składamy sobie życzenia i wtedy błogosławimy też te pokarmy, które na Wigilię będziemy spożywać. Więc zachęcamy do takiej formy pobłogosławienia przez Boga naszą modlitwą pokarmów wielkanocnych. Umieścimy na naszej stronie internetowej stosowny tekst, który będzie pomocny w takim rodzinnym nabożeństwie i modlitwie. Natomiast możemy także drogą internetową na żywo połączyć się przy tej okazji. I dlatego tu w Kościele od godziny 9 do 15 w Wielką Sobotę o każdej pełnej godzinie będzie modlitwa, będzie kapłan modlił się i będzie błogosławił pokarmy, które są w waszych domach, na waszych stołach. Jeśli zechcecie wtedy z nami się połączyć w modlitwie, to do takiej formy zapraszamy. Święta wielkanocne, msze święte będą inaczej niż przez te ostatnie niedziele i dziś. To znaczy, nie będzie jednej mszy o 13:00, tak jak to ma miejsce dzisiaj, ale będą w Wielkanoc i w poniedziałek wielkanocny wszystkie msze święte o zwykłych godzinach, z wyjątkiem mszy świętej o 10:00 w kaplicy. Zapraszamy oczywiście do udziału przez transmisję, ale będzie można przez tę transmisję się z nami połączyć, czy to o godzinie 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 17:00, 18:30, 20:30. Tak będzie i w niedzielę, i w poniedziałek. W niedzielę dodatkowo nieszpory wielkanocne odśpiewamy w kościele o godzinie 18:00. Zapraszamy do przeżywania tych wyjątkowych świąt w kościołach domowych i w łączności ze świętą Jadwigą poprzez ciągłą transmisję, która jest na naszej stronie świętajadwigadiecezja.pl. O wszelkich innych ewentualnych zmianach w dostępności kościoła, w zależności od zmieniających się przepisów prawnych, będziemy informować na bieżąco, a takim miejscem, gdzie ta informacja jest najszybciej dostępna, jest właśnie wspomniana strona internetowa. Tam znajdujemy wiele aktualnych informacji i ciągle pojawiają się tam też nowe propozycje modlitewne. Ostatnio znowu zostały zamieszczone kolejne nabożeństwa wielkopostne do prywatnego odprawienia, kolejna Droga Krzyżowa z kardynałem Wyszyńskim, a także kolejny odcinek ciekawych kateches dla dzieci z mnichem Teofilem. Jest już drugi odcinek, więc zapraszam rodziców, aby z dziećmi też taką katechezę przeżyli. Aktualne są nadal wcześniejsze decyzje o zawieszeniu wszystkich innych wspólnych nabożeństw, rekolekcji, kateches, spotkań, poradni, kuchni świętej Jadwigi. Przypominam także, że ciągle trwa zainicjowana przez młodzież z naszej parafii ze wspólnoty Chrystus na Krowodrzy akcja pomocy osobom samotnym i starszym Nie jesteś sam, jest święta Jadwiga. Osoby, które potrzebują pomocy, a także chcące pomagać, mogą zgłaszać się ciągle pod numerem telefonu 537 006 639. Ten numer jest także na stronie internetowej.
Bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim za tak liczny i regularny udział w transmisjach z naszego Kościoła, także za nawiedzanie poprzez stronę internetową wnętrza naszej świątyni wtedy, kiedy nie ma żadnych nabożeństw, ale po prostu jest ciche skupienie przed pustym ołtarzem. Bardzo dziękuję za tę obecność, za każde także słowo otuchy, za wiele, wiele życzliwych maili, SMS-ów. Dziękuję także za spontaniczne wpłaty datków w różnych wysokościach, dlatego że coraz więcej osób wpłaca ofiary na konto parafialne, co pozwala na bieżąco regulować rachunki i płatności, chociaż z powodu odwołanych mszy świętych niedzielnych nie ma tradycyjnej tacy już kolejny tydzień, czyli parafia nie ma żadnych wpływów, ale dzięki tym spontanicznym gestom, także czasem tutaj w kościele do skarbonki, ale przede wszystkim na konto, możemy na bieżąco płacić po prostu rachunki. To też jest wyraz wielkiego zrozumienia i odpowiedzialności za nasz Kościół i serdecznie za to dziękuję. Nie ustawajmy w modlitwie, nie ustawajmy w nadziei, przyjmijmy wszystkie te ograniczenia i trudności ze zrozumieniem, bo one służą naszemu bezpieczeństwu, także naszych bliskich, ale one są także jakimś wyzwaniem głębszym do innego, głębszego, oczyszczającego przeżywania tego Wielkiego Postu. Ufamy, że wkrótce znowu będzie możliwe spotkanie w pełnym Kościele, ale na razie musimy się wszyscy wykazać wielką odpowiedzialnością, aby dotrwać w zdrowiu do tego czasu. I jak zawsze, jako wasi kapłani, także jako siostry tutejsze, obiecujemy wam nieustającą modlitwę w intencji całej wspólnoty i każdego z was z osobna. Bóg wam zapłać. Życzę owocnego Wielkiego Tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.